Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Ford Detailer i Deironizer, który pachnie, jak pachnie? Jak Deironizer, czyli jajco. I teraz tak, słuchaj. Pierwsze co? Czytam to, co jest na ulotce. Skład. Kwas siarkowy, siarkowodór. No dobra, okej, okay. Czyli kwasior, ale Hammer Iron to środek o neutralnym pH, stworzony do usuwania zabrudzeń pochodzenia metalicznego z felg i karoserii. Płynna konsystencja produktu, pozwala na bardzo łatwą aplikację. To zobacz teraz pH produktu. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Ogień, co? Kwas. Zwyczajnie kwas. Tutaj napisaniem, że ma neutralne pH, to jest ewidentne okłamanie klienta. Gdzie tu jest neutralne pH? Naprawdę, masakra jakaś. Total kwasior. Ale to jest nic. To jeszcze, żeby kwasior. Albo nie, to może później. Później, nie, później. Ja tu sobie przygotowałem wacik, coś ci pokażę. Zaproszę cię do dalszej części filmu. Wskoczyłem z nim na felgi, gdzie nie było za dużo lotnej rdzy. Szczególnie od strony zewnętrznej. Później wskoczyłem na stronę wewnętrzną. I zobacz, jak wygląda sprawa pracą. Pracowanie tym produktem. W porównaniu oczywiście z RRC. Jak to wyglądało? Jak zbiera i jak długo siedzi.
teraz tak. Produkt bardzo wydajny. Płynny, aplikacja, bajka. Ale w żadnym stopniu nie przypomina mi on The Ironizera. W żadnym. On się w ogóle tak nie powinien nazywać. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. A najgorszy jest ten barwnik. Barwnik, który udaje, że to jest Dairon. Wacik farbuje wszystko. Kurz, pył, powietrze. Wszystko przy nim farbuje. O, już zaczyna. Butelka. O, już tu złapał, zobacz. Już łapie. Widzisz? Kurczę, prześwietla. O, widzisz, już łapie. Czysty wacik. I już zabarwia. Mam nadzieję, że to widzisz. Czysty wacik zabarwia. Kolejna rzecz. Od razu przejdę do usuwania lotnej rdzy. Kurczę, no nijak. On niby usuwa jakiś tam nalot. Niby, kurczę, no dziwny. Dziwny produkt. W ogóle dla mnie on nie jest Daironem. Zacznijmy od tego. Kolejna rzecz. Siedzenie na lakierze też króciutko. Króciutko, pomimo, że warunki sprzyjające. Tutaj RRC, przepraszam, go zdeklasował. No i ten cholerny barwnik, który, słuchaj, zgryza się troszeczkę z lakierem. Tak jak widziałeś, palcem tarł, on nie schodzi. Dopiero duże ciśnienie wody pozwoliło go usunąć. Jakieś nieporozumienie. Co to ma być w ogóle? Masakra. O, coraz bardziej, zobacz, robi się. Coraz więcej jest lotnej rdzy na tym waciku. Tragedia, dramat. Teraz tak. Jako, że dla mnie w ogóle on nie ma nic wspólnego z Daironem, nic kompletnie, chciałem go sprawdzić, jak wygląda mycie jako kwasem w ogóle do felg. Czyli takie ciężkie zabrudzenia, które zostały na tej feldze, których nie rusza żaden Dairon. Może w tę stronę będzie dobrze, że zamiast używania go jako The Ironizera, będzie to jako produkt na szczury. Nic z tego. Też nie rusza nic. Te grubasy, które były, zostały tam, troszeczkę może coś zebrał. Ogólnie śmieszna sprawa z tym produktem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. A najbardziej wkurza mnie to neutralne pH. I ten barwnik. No tragedia. Już nie chcę iść po ten wacik, bo... Tragedia. Dramat. To jest chyba najgorszy produkt, jaki miałem od Forda Tyler. Kolejna rzecz. Teraz tak. Czyli tak. Ani to Dairon, ani to kwas do felg. Za to fajnie odtyka powłoki i zabezpieczenie. Ale bezdotykowo. Zobacz, co się dzieje, jak się wskoczy z pędzlem.
ewidentnie, słuchaj, odetkał te felgi, bo ja wcześniej widziałem, jak umyłem zasadowym produktem, było bardziej to hydro przymulone, może tak to ujmę. Tutaj ewidentnie odżyło, ale później wskoczyłem z pędzlami, z pędzlem, mycie i zjada. Siedział tutaj Quick Wax, całkiem niezły zawodnik. I zżarł go. Także podsumowując ten produkt, o neutralnym pH niecały 1, u mnie wyszło 0,5, to liczmy, że ma te 1, no. I barwnikiem, który udaje, że jest Dejronem, że wypracowuje lotną rdzę, produkt jest dynem i wodorostem dla mnie. Naprawdę. To jest moja subiektywna opinia. Tragedia. Śmierdzi, nieczyści, zbiera zabezpieczenie. Nie wiem, co producent miał na myśli, tworząc to coś. A szczególnie to, żeby napisać, że ma neutralne pH. Widzisz? Jest tam napisane? Jest, nie? Neutralne pH. No, tragedia, naprawdę. A, nie, jest plus, przepraszam. Zapomniałem. Produkt ma plus. Fenomenalnie się nim pędzluje. Naprawdę rewelacyjna piana. Tu trzeba przyznać, jeżeli chodzi o pędzlowanie, bajka. I to jest jedyny plus dla mnie tego produktu. Z mojej strony to wszystko. Moją subiektywną opinię co do tego tragicznego produktu znasz. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!